Dzień dobry, wieczór. Jestem ponownie Starki, a oto w sumie dosyć niespodziewane spotkanie z gwiezdnym stworem w Darkest Dungeon. Powiem wam szczerze, stwierdziłem, że już będę po prostu wycinał takie nudniejsze wyprawy. To w sumie nie tyle co wycinał, co pomijał, po prostu robił je poza wizją. Wiecie, jeśli chodzi o wszystkie takie, no, wyprawy typu zapchaj dziury, bo dajmy na to nie mam pieniędzy na jakąś porządniejszą czy coś. Chciałem pokazać już tylko dłuższe nowicjuszowskie, ewentualnie bossów, i już przechodzić mał na styl tylko weterański. No ale proszę. Stwierdziłem, dobra, zrobię sobie taką jedną. Polazłem i proszę. Moje drugie spotkanie w całej karierze grania z gwiezdnym stworem. Nie wiem, co więcej mam powiedzieć, poza tym, że patrzcie, jaka typowa drużyna. Zresztą co ja mam mówić, mam tutaj antykwariuszkę, muszkieterkę, no i kapłankę na długiej linii. Ale dobra, mniejsza z tym. Wybaczcie przy okazji, jeśli będą jakieś tam małe przez, powiedzmy, problemy z dźwiękiem, ale no. Dźwięki mam teraz na głośnikach i po prostu nie mogę go przerzucić z portem na słuchawki. A więc musi być jak jest. Ale dobra, mniejsza z tym. Bitwę wam pokażę, oczywiście reszta przygody będzie już raczej, no powiedzmy, prywatnie dalej. A więc zaczynamy. Miejmy nadzieję tylko, że to zadziała jakkolwiek. Ale gdzie my tu mamy to wszystko? Osłabienie ma 40. Chyba to może się nawet uda. Trzeba po prostu, trzeba będzie po prostu mu celność i inne rzeczy jak najbardziej osłabiać, żeby była nadzieja na to, że go pokonamy. Super. Super po prostu. Dobra. Strzał śrutem, ewentualnie wycelowany. Celowany to jest podstawowe, ale więcej na to. Tutaj minus 50, okej, dobra. W takim razie w najprościej w świecie zwykły strzały. Bez przesady się tak skupiać ciągle na niej. No! Co? A! Jeszcze tego brakowało. Super po prostu. Dobra. W takim też wypadku trzeba dalej osłabiać naszego kolegę. No i liczyć się z tym, że może uda się go wyeliminować, zanim on wyeliminuje nas. Ty, no i kapłanka. Dobra, ty, moja droga, musisz uczestniczyć to. Gdybyś tego nie zrobiła, to w sumie byśmy mieli spory problem, nie ukrywam. Okej. Mogło być gorzej. Standardowo. Bitwa nic szczególnego, ale myślę, że mogą być większe problemy, więc. No, rozumiecie. No nieźle. Stres niestety mocno podskoczył. No i znowu powrót do gwiazd. I tak naprawdę nic szczególnego. To znów daje trochę stresu, no i wywołuje ten kryształka. Dobra. Tym razem nie ma przebacz. Musi dostać trochę uzdrowienia, bo bez tego nie ma szans na przeżycie. Dobra. Bitwa już taka dosyć, powiedzmy, prostolinijna, nawet nie ma co się zastanawiać nad jakimiś szczegółami. Okej. I drużyna prawie martwa. A, no tak, zmieniam rzeczy, to... To ma trzy ruchy? Nie, ja już chyba pomału tracę... No... Mniejsza o to, po prostu już pomału się gubię w tym, ile on ma tak naprawdę ruchów. Kaza na niebie, co? To jest... mogło być gorzej. Dobra. Nie, no trzeba się tylko pozbyć. Lepiej nie ryzykować. Okej. Jedno spotkanie z takim dziwnym czymś i już proszę. Drużyna jest na skraju śmierci. Ba, serio? A no tak, zapomniałem teraz, mam całkowitą odporność. Coś dziwić, że zapomniałem o takich szczegółach, jak już powtarzam się po raz kolejny. No, to jest takie naprawdę moje drugie spotkanie z nim całkowicie.
Niestety nie wyeliminuje to. Kamienie, więc... Lepsze to niż nic w sumie. A, nawet się udało. Dobra. Ale widać, że raczej go nie pokonamy w ten sposób. Potrzeba byłoby jakichś innych statusów, których w sumie damy. Chyba, że to by się udało. Okej, mamy po jeden ruch mniej w następnej rundzie dla niego. Na rundę. Nawet nie mam... A nie mam jeden serum. Ciekawe. Te rundy nie... Ja to muszę mu usunąć. Ej, blisko śmierci w ogóle, no ale miejmy nadzieję, że jakoś to przetrwamy. 2 do 3. Nie. Dawaj dalej. Ten stres jak nic będzie coraz największym problemem, ale... Wiecie co? Powiem szczerze, nam się cieszę. Nareszcie bym przynajmniej zobaczyć, jak będzie działał mój system odstresowujący po dłuższej w sumie przerwie od użytkowania. Więc nawet... Nawet szczerze mówiąc, nie jest to dla mnie jakieś wielkie problemy. Dobra, tym razem ty, kolego, musisz się tego pozbyć. Mimo wszystko nie wydaje mi się, żeby jakoś szczególnie duże obrażenia zadawał. Raczej może być problematycznie, nie ukrywam, szczególnie na wyższych poziomach. A, super, się zaczyna. Okej, fajnie. Trzeba go się pozbyć jak najprędzej, co jest w sumie jedna nadzieja na to, żebyśmy przeżyli w sumie. No cóż. Komplikacje, jak zwykle. Na powrót do gwiazd, trochę stresu na wszystkich, ryszta, po 5 życia. Kiedy pozbędziemy tu kryształ, może nie być aż tak groźny. Fajnie w sumie byłoby spróbować. Stresu. Ktoś mówi, że ta wyprawa nie ma sensu większego nawet. Patrząc na to, w jakim stanie już teraz jest nasza drużyna. Sprawa do śmierci. Ja wiem, że mógł robić coś lepszego, ale nie, no trzeba po prostu blokować wrota śmierci. Dobra. Stresuj dalej. No nareszcie. Nareszcie ktoś sensowny. Dobra. Okej. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Wow. Wiecie co, było warto. Tego o tym nie myśleć było warto. Szczerze, nawet tak to zrobię póki co. To nie ona. Najprościej w świecie po to, żeby jakoś sobie poradzić z tymi problemami. Dajcie w sumie. Z tym, żeby można było bardzo porządnie ich wyleczyć. Ale dobra, jak mówiłem, resztę zrobię już samemu, więc ja wam dziękuję. I to tyle. Trzymajcie się. Hej.